Wrak Race, 31 marca, 1 kwietnia na terenie Adventure Parku Gdynia Kolibki. Zapraszamy pasjonatów motoryzacji, miłośników dobrej zabawy, bo tam wystarczy przyjść i popatrzeć, co się ciekawego dzieje. Impreza Wrak Race, czyli wyścig złomów po bezdroże. Tak w skrócie mówiąc, impreza wygląda. A pojazdy, które już zakończyły swoją eksploatację uliczną, my przyjmujemy na wymagania na torze T1. Należy taki pojazd odpowiednio stylizować, czyli no nie może to być złom taki faktycznie ogólno pojęty, należy zrobić z niego coś fajnego, jakąś nadać mu kreację, nieszablonowy wygląd najlepiej a pojazdu i kierowcy. No i tym pojazdem następnie pokonujemy na terenowym torze jak najwięcej okrążeń. Ten, kto pokona ich najwięcej, wygrywa Wrak Race. Jak widoczna będzie kampania Kieruj bez procentów? Kieruj bez procentów. Kampania przyłączyła się do imprezy. Będziemy głośno mówić o tym. Wszystkie pojazdy zostaną obklejone nalepkami Kieruj bez procentów. Będą na miejscu ulotki, banery kampanii. A ponadto jeden pojazd będzie prowadzony i stylizowany właśnie przez chyba wolontariuszy kampanii Kieruj bez procentów. Także dosyć ciekawie, no zobaczymy, co wymyślą, tak? Co go przerobią, jak ten swój pojazd zbudują i go będą właśnie stylizować. Także mają szansę na rywalizację medalową nawet swoim pojazdem. To jeszcze proszę powiedzieć o tej stacji demontażu. Tak, Wrak Race to taka idea, no, urodziła się w zeszłym roku na bazie właśnie tutaj naszych różnych ciekawych doświadczeń. W zeszłym roku zrobiliśmy dwie edycje, a w tym roku w kwietniu odbywa się edycja trzecia. Promujemy zdrową motoryzację, pojazdy, które już nie nadają się do eksploatacji ulicznej, mogą wystartować we Wrak Race albo skończyć swój żywot w stacji demontażu pojazdów. Tutaj współpracujemy ze stacją demontażu Panta, która w profesjonalny sposób zajmie się samochodem, żeby nic z niego nie przeniknęło do środowiska, żeby gdzieś kawałki pojazdu nie leżały po trójmiejskich lasach. Także popieramy taki bardzo zdroworozsądkowy recykling pojazdów na stacji demontażu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Szulwach, Adventure Park, Gdynia Kolibki. Szulwach. Szulwach.